Dzień dobry. Z ogromną przyjemnością i zaszczytem jest też dla mnie przedstawić Państwu doktora Tomasza Cegielskiego. Miło mi. Ze Szczecina. Jest to bardzo ważna postać na mapie polskiej implantologii. Otóż doktor Cegielski był pierwszym prezesem Implant Masters Poland. Jest to bardzo prestiżowe towarzystwo, które powołał też do życia. Moje gratulacje przy okazji. Dziękuję. Mieliśmy przyjemność lata temu poznać się podczas szkoleń wspólnych na Uniwersytecie we Frankfurcie. Długie lata temu. Tam się zaprzyjaźniliśmy, nasze przyjaźnia. Oprócz tego, że się przyjaźnimy towarzysko, to także wymieniamy bez końca ze sobą inspiracje. No i właśnie dzisiaj mam ogromny zaszczyt gościć doktora z wizytacją w naszej nowej klinice. No i pierwsze pytanie. Jak odbierasz naszą nową klinikę i nie musisz być miły? Przesadny. Mogę być szorstki. Możesz być szorstki. Pierwsze wrażenie moje, przestrzeń i światło. To jest pierwsze wrażenie, przestrzeń i światło. Co daje mi poczucie i taką potrzebę i oczekiwanie, że tak samo będzie wyglądał mój uśmiech. Super. Gdybym chciał tutaj poprawić. Do planu leczenia wrócimy potem. Ale wierzę, że takie same uczucia mają też pacjenci, no bo patrzymy tymi samymi oczami. Mam nadzieję, super. Bardzo Ci dziękuję. Jestem przekonany. Okej, okay, a teraz z kolei z naszej półki spotkaliśmy się do dzisiaj, żeby omawiać nowe technologie. Jak zwykle. Jak odbierasz z kolei wizytację w naszym laboratorium? Które z tych technologii, które tam widziałeś w naszym cyfrowym laboratorium, najbardziej szykują Twoją uwagę? Powiem ci tak, bez kadzenia. Wszyscy wiemy, że jesteś liderem stomatologii estetycznej w tym kraju, ale teraz, ponieważ wchodzi zupełnie nowe pole, zupełnie nowy obszar i technologie dają nam zupełnie nowe możliwości niesamowite, ja wiedziałem, że Ty też będziesz chciał być na czele peletonu, dlatego przyjechałem sprawdzić, co tutaj w swoim laboratorium pichcisz. No i przyznam, że te technologie, o których możemy czytać, o których się dowiadujemy na sympozjach i na wszystkich większych kongresach, ja u Ciebie po prostu wchodzą do laboratorium, spotkałem. Super. No, oprócz tego, ale to technologia... A to jeszcze nie koniec, bo mamy też pewne nowinki. Ale nie tylko, bo technologia to jest jedna rzecz, ale tak. Jeszcze ludzie, którzy tymi technologiami się posługują, czyli techniki, tak. Z którymi miałem przyjemność dzisiaj rozmawiać, to jest zupełnie inna sprawa i to są ludzie, którzy widzę, że są tą technologią zafascynowani i bardzo chętnie się nią dzielą. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo oczywiście zgromadzenie tego zespołu zajęło mi jakiś czas, tym bardziej, że na SWP się nauczyli nas, że wpierw kto, potem co. Technologia sama nie pracuje. No i rzeczywiście w całej Europie szukałem techników, którzy wyrośli bezpośrednio w technologii CAD/CAM, co nam pozwoliło właśnie zbudować zespół ludzi, którzy tym żyją niejako od kołyski. A my dopiero się uczymy i trochę ich gonimy. Ale przy okazji, właśnie dzisiaj, na etapie burzy mózgów, wymyśliliśmy wspólnie, razem w wielkim gronie, razem z doktorem i technikami. W zasadzie to doktor wymyślił, ale się podzielił. No. Już są pewne pomysły, tak, są na pomysły. Nowe procedury, na zupełnie nową procedurę. Jeżeli będziecie z nami w następnym odcinku, który już niebawem, tak. Po wspólnych zabiegach implantologicznych, to zaprezentujemy zupełnie nową, unikalną technologię w oparciu o wszystkie możliwości i nowinki techniczne współczesne z użyciem druku cyfrowego 3D i tomografii komputerowej oraz nowoczesnych implantów. Może ją opatentujemy? Może opatentujemy. Tu może powiedz parę słów przynajmniej o tym. Wszyscy, którzy zajmują się implantologią bądź implantoprotetyką, wiedzą i ten temat jest już bardzo hot, ale też znany. Że implantologia tak zwana nawigowana za pomocą szablonów to jest przyszłość, to jest bezpieczeństwo, to jest przewidywalność zabiegów, ale wpadliśmy właśnie na taki pomysł, że również implantoprotetyka na tych implantach wykonywana może też w dużej mierze opierać się o nawigację i o sterowanie, co daje jeszcze większą przewidywalność leczenia. Tłumacząc to na polski... I łatwość. I łatwość, dokładnie. Tłumacząc to na polski, nasza intencja jest taka, żeby Państwa implanty nie dość, że były wkręcone, wprowadzone w sposób idealnie przewidywalny, bezpieczny i oszczędzający w przyszłości problemów. Potem naszą intencją też jest, żeby zęby zrobione na tych implantach 100% spełniały oczekiwania i nie tylko jak wyjdzie, tylko za każdym razem. Wymyśliliśmy dzisiaj nowatorską metodę i podzielimy się ją już wkrótce, mam nadzieję. Już może kończąc, pierwsza rzecz, którą będziesz chciał wprowadzić po tej wizycie u nas w Toruniu, u siebie
u siebie w swoim gabinecie? Gdyby to miało być dziś pytanie, dziś odpowiedź. Pierwsza rzecz, którą chcesz sprawdzić u siebie, to? Cyfrowe projektowanie uśmiechu. Cyfrowe projektowanie uśmiechu. Wszystkich moich pacjentów w podjezdni serdecznie pozdrawiam. A to dzięki Wam ta technologia w świecie i w kraju też się rozwija i rośnie. No i z ogromną radością wracamy do pracy. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie. I doktorowi bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.